Dana jest funkcja g, określona jako g od x równa się x kwadrat plus 5x minus 6 oraz funkcja h od y równa się 3 razy y minus 1 do kwadratu minus 5. I naszym celem jest obliczenie h złożone z g w punkcie minus 6. I teraz to niewielkie kółeczko tutaj, to nie jest iloczyn, tylko to jest symbol złożenia funkcji, czyli to jest składanie funkcji. No i jak ono jest określone? A mianowicie w ten sposób, że najpierw stosujemy funkcję g do argumentu, a potem do tego, co wyjdzie, funkcję h, czyli bierzemy argument, liczymy wartość g w tym, dla tego argumentu, minus 6, no to mamy pewną liczbę i następnie liczymy wartość h od tego, co nam wyszło po zaaplikowaniu funkcji g, czyli najpierw ta funkcja, która jest po prawej, a potem ta funkcja, która jest po lewej. No i może jeszcze zróbmy taki obrazek dla składania funkcji, prawda, który możemy mieć zawsze w głowie, że to jest funkcja, prawda? Ona ma miejsce, żeby włożyć do niej argument, czyli w tym wypadku wkładamy minus 6, no i ona nam zwraca wartość g od minus 6 i następnie to, co nam wyszło, prawda, wkładamy jako argument do funkcji h. No i funkcja h nam zwraca h od g od liczby minus 6. Czyli najpierw musimy obliczyć g od minus 6, no to liczymy g od minus 6, no to w miejsce x w definicji g musimy wstawić minus 6, czyli to jest tak, minus 6 do kwadratu plus 5, przepraszam, razy minus 6 i minus 6. Czyli to jest tak, 36 minus 30 minus 6. No, czyli to jest 0, prawda? To jest 0. Wobec tego g od minus 6 jest 0. Czyli tutaj możemy tę równość, prawda? Czyli tutaj mamy, czyli już wiemy, że g od minus 6 jest 0, czyli musimy policzyć h od 0. h od 0. No to jest g od minus 6, to jest 0. I teraz h od 0. Ile jest h od 0? Teraz w miejsce argumentu funkcji h, czyli w miejsce y, musimy wstawić 0. Czyli to jest 3 razy 0 minus 1 do kwadratu minus 5. Czyli to jest 3 minus 5, zatem minus 2. Czyli to jest minus 2. Zatem wartość złożenia tych funkcji h złożone z g w punkcie minus 6 jest równe minus 2. Czyli najpierw stosujemy g, g nam zwraca pewną wartość, prawda? To było minus 0 i następnie tu wkładamy to, co wynik działania g wkładamy jako argument do funkcji h.